Witam Was, ja jestem JJ Joker, a to jest jeden z moich wielu filmów informacyjnych, które powinienem chyba już stworzyć listę odtwarzania do tych filmów, ale po prostu uważam, że nie potrzebują one listy odtwarzania, tylko powinniście, tylko jeżeli one są, to one są tylko ważne powiedzmy przez najbliższy tydzień. I dlatego nie robię listy odtwarzania, bo po co oglądać wiadomości z grudnia, kiedy to mówiłem o tym, że nie będzie odcinków, nie wiem, Patapona 2, bo coś tam. Tak więc nie opłaca robić tej playlisty. Ale do tematu. Nie wiem, czy czytaliście może mój biuletyn ostatnimi czasy, ale napisałem, że mój komputer zaczyna szwankować. No i jak to... Krzesło zaczyna mi też się rozpadać. Komputer zaczyna mi szwankować, przegrzewa się, znaczy wyczyściłem już go, ale i tak, nie wiem, resetuje mi się, mam problemy z uruchamianiem go czasami. Ale to jest jego już czas, bo ma 3 lata i nawet prawie 4 chyba lata już ma ta moja skrzynia aktualnie. Dlatego uznałem, że jednak czas na nową skrzynię kupić. Czas kupić nowego pieca tak zwanego. A więc ja jestem już teraz w trakcie kupowania. Mam zamówioną powiedzmy większość części już. I niedługo będę składał nową maszynę. Mam nadzieję, że dzięki temu, że będzie to nowa maszyna, pozwoli to powiedzmy na więcej serii Let's Play, ponieważ będę mógł nagrywać niektóre, to powiedzmy, też nowsze gry. Oraz pozwoli to na to, że będę mógł po prostu szybciej, wiecie, przetwarzać, nagrywać, nie będę miał tyle zabawy na przykład z tym wszystkim. I dzięki temu będzie po prostu, mam nadzieję, że będzie lepiej. Ogólnie będzie lepiej. Nie wiem, czy słyszycie, ale właśnie teraz patrzę na mój nowy mikrofon. Na mikrofon też teraz trochę zainwestowałem. Jakość dźwięku powinna być nieco lepsza, właściwie dużo lepsza. Przydało mi się, ponieważ jak będę miał też nowego Windowsa, przerzucam się chyba na 7, to pozwoli mi to na korzystanie z miksera Windowsowego i będę mógł nagrywać gry powiedzmy w nieco lepszy dla mnie i łatwiejszy sposób, bardziej przyjazny dla mnie. Dobra, ale to było chyba na tyle z informacji. Co się wiąże z tym, że aktualnie komputer szwankuje i z tym, że jestem w trakcie teraz montowania i jestem nieco zajęty tym wszystkim, wiecie, czytaniem, sprawdzaniem, kupowaniem, zamawianiem, chodzę po mieście, wiecie, chodzę po internecie, znaczy śpiewam w internecie, chodzę po mieście i tak dalej, i tak dalej. Tak więc nie będę miał czasu w tym tygodniu chyba jednak na Minecrafta niestety. Jak widzieliście, skończył się Medieval. Mam taką, powiedzmy, jeszcze jedną krótką serię już gotową, ale to jest bardzo krótka, 3 odcinki, ale zacznę chyba wrzucać dopiero w przyszłym tygodniu wrzucę ją. Tak więc teraz nieco tydzień będzie odpoczynku bardziej. Jeżeli uda mi się złożyć komputer do końca tygodnia, to może, ale to jest naprawdę, to jest szansa 5%, że wrzucę Minecrafta w niedzielę. Ale to naprawdę jest tak malutka szansa na to, że nie polegajcie na tym. Chciałbym, bo mam wszystko już przygotowane, mam wszystko napisane, wszystko mam ładnie przygotowane, wybudowane. Wystarczy tylko nagrać i zmontować. Niestety, nagranie wymaga komputera i montowanie też wymaga komputera. I tu jest dupa, się rozsypuje cały mój plan niestety. No cóż, ale mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Kolejne odcinki dzięki temu powinienem montować jeszcze z większą przyjemnością. Oraz może będę mógł dzięki temu też nagrywać większą ilość serii, ponieważ teraz na przykład teraz jestem w trakcie nagrywania gry Tomba i to będzie moja kolejna seria. I przez to, że mam mało miejsca na dysku, mogę nagrać tylko 3 odcinki Tomby, muszę je zmontować i tak dalej. Jako że grę znam, to mógłbym, jeżeli będę miał już ten mój nowy dysk wsadzony do środka, do komputera, to będę mógł na przykład nagrać sobie powiedzmy 15 tych odcinków albo 20, ile będę miał siłę. Potem wszystkie ładnie wyrenderować sobie w nocy i będę miał powiedzmy materiał na jakiś czas już i będę mógł się zająć wtedy na przykład właśnie takimi grubszymi projektami jak Minecraft. Chyba, że nie zauważyliście, ale aktualnie Minecraft stał się dla mnie, to nie jest dla mnie seria Let's Play już, to jest dla mnie raczej mój taki projekt poboczny, takie moje trochę dziecko, wiecie, skarbek, gdzie to jestem, mam moją małą ekipkę taką powiedzmy i jestem nieco reżyserem w tym momencie już. Podoba mi się ten projekt, jest naprawdę świetny, wymaga dużo roboty. Ostatni odcinek montowałem całą sobotę niemalże, z niewielkimi przerwami. Tak więc to, że taki dobry był odzew, naprawdę dodało mi energii i chcę robić dalej takie odcinki, naprawdę takie, wiecie, yeah! Zrobione grubo i naprawdę z pompą taką. Ale wymaga to dużo pracy, dużo czasu i nie chcę na przykład, żeby w trakcie robienia projektu
okazało się, że komputer crashuje i idzie się walić, powiedzmy, 4 godziny mojej roboty idą w kosz i nie mogę nic z tym zrobić. Dlatego bądźcie cierpliwi. Wiem, że dzięki temu, że są wakacje, możecie wyjść sobie na dwór, możecie iść na plażę, iść w góry, iść na jeziorko, wyjść ze znajomymi i nie musicie, jak to było w zimę, siedzieć i oglądać moich filmów. Tak więc możecie teraz robić coś innego, macie tydzień, powiedzmy, mniej więcej, no coś tam się postaram jeszcze wrzucić, może jakieś pod kapeluszem nagram, to nie będzie wymagało tak dużo, powiedzmy, ode mnie i od komputera wysiłku, o ile będę miał siłę. I coś zobaczymy, no zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko, tak więc to by było na tyle. Wiem, że teraz jest dużo zamieszania i w ogóle, ale wybaczcie, tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek jest na moim kanale i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.